9 lipca, piątek. Z Ewangelii Mateusza: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni, nieskazitelni. Miejcie na baczność się przed ludźmi. No, wchodzimy w ten świat właśnie jak owce między wilki. W sposób szczególny chrześcijanin, człowiek wierzący, kto głośno opowiada się za swoją wiarą, kto demonstruje swoją wiarę, kto demonstruje swoją modlitwę, jest znienawidzony, jest często wyśmiany, kpiny, odrzucenie często powoduje, że no, ta wiara nasza jest trochę taka zalękniona, my się boimy. Boimy się właśnie być takimi świadkami Ewangelii, żeby wyjść temu światu, pokazać: ja jestem chrześcijanin, ja czynię tylko dobro, ja uczę miłości, ja nic złego nie robię. My się boimy pójść tego pokazać. Chrystus daje nam siłę, Chrystus daje nam swojego ducha, abyśmy mieli w sobie tę moc. My musimy otworzyć się na taką Bożą moc, na Boże działanie, na dary Ducha Świętego, aby wejść do tego świata dzisiaj zmanierowanego, dzisiaj zepsutego. I zanieść tam Chrystusa, zanieść dobro, piękno, miłość. Bo dzisiaj świat tego potrzebuje, tylko nie umie już o to krzyczeć, bo jest zastraszony, zalękniony. A my mamy przebić się przez ten mur strachu, przez ten mur takiego trochę ryzyka, co powiedzą inni. Nie patrz na to, co powiedzą inni. Patrz na to, co powie Chrystus. Ile osób swoją postawą, swoim słowem, swoim czynem przybliżyłeś do Królestwa Bożego. Serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.